Moim gościem jest dr Shiva Ayyadurai. Hello, sir. Witam, dzień dobry. Chyba jest popołudnie w miejscu, w którym się pan znajduje. Jest nam niezmiernie miło gościć pana w naszej stacji. Jak się pan miewa? How you doing? I'm doing good. How are you? I'm fine. Thank you very much, sir. Thank you for. Dobrze, a pan? Czuję się bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję również serdecznie za udzielanie mi tego wywiadu. Mam do pana wiele pytań. Widziałem wideo, w którym opowiadał pan o koronawirusie. To była transmisja na żywo sprzed kilku dni. Byłem nim zachwycony. I od razu pierwsze pytanie. Mamy zamknięte granice w Polsce, ponieważ nasz rząd tak zadecydował. Czym jest ten koronawirus? Nikt nie wyjaśnił, o co w tym wszystkim chodzi. Czy wie pan, czy może wyjaśnić, z czym mamy do czynienia? No one really explained what is behind it. Can you possibly know, can you explain what we are dealing with? Well, you know, I'm going to be doing a video. Niedługo będę nagrywał wideo tutaj w Stanach Zjednoczonych na ten temat, ale przede wszystkim chodzi o to, że musimy zrozumieć, że to wirusy nas nie zabijają. Okay? Tym, co zabija i sprawia nam problemy, jest system odpornościowy, który nieodpowiednio reaguje na wszystko, co do niego trafia. Czy to zrozumiałe? This is what kills and hurts people is a immune system which overreacts to things coming into it. Does that make sense? So most people are not dying from this coronavirus, right? Większość ludzi nie umiera przez ten koronawirus. Jeśli patrzysz na inne grypy, to na przykład na świńską grypę zachorowało około 60 milionów ludzi, a około 300 tysięcy zmarło, w tym 18 tysięcy w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim jesteśmy otoczeni przez różnego rodzaju wirusy. W naszym ciele znajduje się 38 bilionów wirusów i 60 bilionów bakterii i 6 bilionów komórek. Ludzie są po prostu zastraszeni tymi rzeczami i nie do końca rozumieją, jak działa system odpornościowy. Po pierwsze, ludzie, którzy umierają, których system odpornościowy został naruszony, to osoby starsze. Kiedy mamy do czynienia z koronawirusem czy innym, to trzeba przygotować specjalną kwarantannę dla ludzi w wieku 60, 70 i 80 lat. So whether it's coronavirus or any virus, if someone is older, right? 60, 70, 80 years older. Ponieważ ich system odpornościowy jest słaby. Mam nadzieję, że jest to jasne. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu miał już naruszony system odpornościowy i ma z tym problemy, to nie uchroni go przed jakąkolwiek chorobą. To po prostu zdrowy rozsądek. Co interesujące, jeśli chodzi o koronawirus, to fakt, że poziom zarażenia jest wysoki, szybko się rozprzestrzenia. Powiedzmy bardziej niż SARS albo MERS. Jednak w tym przypadku śmiertelność jest niska. So the issue is, why is there so much hype and fear mongering? Problemem jest pytanie, dlaczego tak bardzo rozsiewa się wszędzie strach na ten temat. Gdy jednak odkrywasz prawdę, to z mojego punktu widzenia za wszystkim stoi polityka. Na czym ona polega? Na tym, żebyście wszyscy zostali zaszczepieni. Według nich jedynym sposobem na wyleczenie tego jest poprzez użycie szczepionki w postaci farmaceutycznego leku. Z tego co wiem, to ludzie w Polsce i w Europie Wschodniej jedzą kiszoną kapustę, tak? Co jest bardzo ekstremalnie zdrowym jedzeniem, ponieważ pomaga całemu systemowi trawienia. Jeśli patrzysz na układ odpornościowy, to składa się z dwóch głównych komponentów. To bardzo kompleksowy twór, który analizowałem wiele lat i jestem jednym z ważniejszych znawców w tej dziedzinie. System odpornościowy to złożona sprawa i badałem ją z punktu widzenia inżyniera. Większość lekarzy nie ma pojęcia, jak ten system działa, ponieważ w szkole medycznej uczy się ich zdawkowo na ten temat, nie analizując całości. Z tego wszystkiego wynika fakt, że system odpornościowy jest złożony. Twój jest inny niż mój. Najważniejszym jest jednak to, czy jesz pożywienie, które zawiera sobie dużo cukru. Jeśli tak jest, to twoje ciało wyzwala toksyny, które obniżają twój system odpornościowy. Tak więc, gdy zostaniesz zaatakowany przez różne patogeny, to twoje ciało reaguje bardzo przesadnie. And in that case, when you get hit with different pathogens, your body will overreact. Does that make sense? So weaken people. Z tego, co pan mówi, to mamy do czynienia bardziej z kryzysem społecznym niż spowodowanym wirusem. Niekoniecznie. Wirusy przychodzą i odchodzą, ale chodzi o twój stan zdrowia, który wyznacza, czy przetrwasz, czy nie. Jeśli twój system odpornościowy został zagrożony, czy też nie, to nie ma znaczenia, jeśli masz cały świat, w którym ludzie są otyli. Na przykład w USA 30% społeczeństwa jest otyła. Wtedy ludzie są bardziej narażeni. Brudne powietrze, brudna woda i jedzenie. To wszystko wpływa na nasz system odpornościowy. You know, in the United States 30% obesity, where people are immunocompromised.
dirty air, dirty water, dirty food. This affects our immune system. This is basic. You follow what To I'm jest saying? podstawa. Rozumiesz, co mówię? Nie widzę, by z powodu otyłości wprowadzali stan zagrożenia. Mamy 54% ludzi w USA, takich właśnie, którzy mają problem z otyłością. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale to od razu wpływa na naszą odporność. Kids. W Polsce mamy podobny problem. Fast foody jako jedzenia spada i wrzucają w nie trucizny. The quality of food is going down. They put a lot of poison in the food. Right, so you have the poisoning of the food, you have the poisoning of the water. Zatruta żywność, zatruta woda i rozpadająca się infrastruktura. To wszystko dzięki ekstremalnie skorumpowanym politykom. Nie obchodzą ich ludzie, tylko oni sami i ich pieniądze. Nie interesują się ludźmi. Zniszczyli całą infrastrukturę również w Polsce i w innych krajach. Na przykład w Chinach mamy ogromne zanieczyszczenie powietrza, ponieważ oni chcą się rozwijać, rozwijać i rozwijać. Ludzie są traktowani jak roboty, jak maszyny. To właśnie się dzieje. W USA cała ta globalna elita przeniosła całą produkcję do Chin i to spowodowało, że ludzie tutaj mają mniejsze umiejętności, że mamy do czynienia ze społeczeństwem, które nie opiera się na sile produkcyjnej, tylko na zasadzie, która sprowadza się do drukowania pieniądza. Less and less skilled people, and you've created an environment where they're trying to prop up an economic system not based on productive forces, but based on monetary policy of essentially printing money. Jednak większym problemem jest fakt, że wielkie kompanie farmaceutyczne zaczynają tracić na swojej działalności. Jedynym możliwym sposobem na zysk są powszechne szczepienia. Szczepienia i jeszcze raz szczepienia. Ich celem jest, by 7 miliardów ludzi dostało tę szczepionkę. Pomyślcie nad tym. Nawet jeśli to oznacza rozwalanie amerykańskiej światowej ekonomii i będzie kosztować od 4 do 7 bilionów dolarów, to nie ma znaczenia. Przy zysku 10 bilionów za rok oni to zrobią. Ta polityka jest utrzymywana przez ludzi, którzy uprawiają fałsz. Wiedzą, co jest dobre, ale promują naukę, że trzeba wszystkich zaszczepić i tylko zachodnia medycyna może rozwiązać problemy całego świata. Nieważne, że żywność jest lekarstwem i suplementacja jest dobra. Nieważne, że jest wiele innych form leczenia. Zdrowy tryb życia, medytacja, niwelowanie stresu, wszystkie te sprawy. To nie jest teoria spiskowa. Patrz, gdzie podążają pieniądze. And that there are many other forms of medicine, right? Health, well-being, meditation, stress reduction, all these things. Their goal is a monetary, you can just follow the money. It's not even conspiracy, okay? And Absolutely. So, więc kogo bardziej winić? Polityków czy ludzi, którzy na nich głosują? You pointed the politicians. But look, there's a global set of elites. Most of them are lawyers and lobbyists. Na świecie mamy do czynienia z elitą polityków. Są to prawnicy i lobbyści. Wielu z nich nie ma pojęcia, jak rozwiązywać problemy. Wielu z nich nie ma pojęcia, jak rozwiązać jakikolwiek problem. Oni sami je tworzą. Wiesz, ludzie pracy w USA i w Polsce, jak elektrycy, hydraulicy i inżynierowie, jak ja, cierpią. Lobbyści i politycy tworzą fałszywe problemy i rozwiązania tych problemów. Nigdy nie mają dobrego rozwiązania, ponieważ prawdziwie zmusiłyby ich do oddania władzy. Nie chcą rozwiązywać problemów, tylko zniewalać ludzi. Nie różnią się od dawnych władców. Pamiętasz, królowie mieli swoje własne terytorium i zabierali ludziom 30 albo 40% tego, co chłopi wypracowali. Teraz oni zabierają 60% albo 70% i zabierają tak dużo, że chcą znacjonalizować wszystko i sprawić, by ludzie byli głupi i stali się robotami. Do tego wszystko zmierza. Znacjonalizują ochronę i obronność. Kamery obserwują nas cały czas. Nie uczymy ludzi, jak poprawnie się odżywiać. Nie dbamy o środowisko naturalne. We do not teach people how to eat right. We do not take care of our environment. If you look at the United States in the 1900s, jeśli spojrzysz na USA w 1900 roku pod względem chorób zakaźnych, to 1400 ze 100 tysięcy ludzi je miało. W 1950 roku tylko połowę tego, co wcześniej. Wskaźnik chorób zakaźnych nie spadł dzięki interwencji medycyny i rynku farmaceutycznego. Stało się tak z powodów infrastrukturalnych. Wyeliminowaliśmy pracę dzieci, pojawiła się witamina A, dobre odżywianie, urządzenia sanitarne i chłodzenie produktów. Hydraulicy i pracownicy sanitarni zrobili więcej dla zwalczania chorób zakaźnych niż farmaceuci i lekarze razem wzięci. To się naprawdę wydarzyło. Dzisiaj system sanitarny się załamuje. Infrastruktura podupada. Oni tego nie potrafią naprawić. Politycy i skorumpowana elita nie potrafi tego naprawić, ponieważ jest skorumpowana. Rozumiesz, o czym mówię. Politicians and the corrupt class are unable to fix that because of their own corruption. You follow what I'm saying? Yeah, Dave, absolutely. Właśnie potwierdzasz to, o czym często mówimy na antenie tej stacji. W tym momencie Kalifornia jest zamknięta. Ludzie nie mogą opuścić swoich domów.
the people cannot move out from their homes. Well, also here, you're limiting travel, you're destroying the economy. We have a lot of very small business people. To samo jest tutaj. Niszcząc transport, niszczysz ekonomię. Mamy tutaj wiele małych biznesów. W USA mamy dużą dysproporcję. 1% ludzi zarabia ogromne pieniądze przy totalnym niszczeniu średniej klasy. Poza tym jest dużo bezdomnych i osadzonych. Oni są zależni od systemu i to sprawia, że są podatni na wpływy ludzi władzy. Oni definitywnie zaatakują ludzi, którzy mówią prawdę. Who are basically the goal is to just keep them on welfare. And they will ultimately serve the super wealthy, probably to go attack these people. Okay? So it's a very interesting system the global elites have set up. And this is, by the way, not any conspiracy. You can look Globaliści at this stworzyli thing. bardzo ciekawy system. To nawet nie jest teoria spiskowa, gdy można zobaczyć to podczas prezydentury Obamy. Zaczęło się w 2008 roku, gdzie banki powinny upaść i cierpieć. Zamiast tego wspomniany Obama i elita wspomogła system bankowy i poparła złagodzenie ilościowe. To bardzo wyszukane określenie polegające na drukowaniu jak największej ilości pieniądza. To koncept nowej polityki monetarnej, która polega na tym, że rząd nie wspiera produkcji, tylko teorii o drukowaniu wystarczającej ilości pieniądza, który stworzy wystarczającą ilość miejsc pracy. I wtedy, gdy ci ludzie zaczną być produktywni dla systemu, to użyją opodatkowania, by kontrolować inflację. To inny typ polityki monetarnej. Nie wiem, czy działa, czy nie. It's a different type of monetary policy. And it's unknown whether that'll work or not. Okay? But we do know that the money that they print, most of it goes to very wealthy people. Jedno wiem na pewno. Pieniądze, które drukują, trafiają do najbogatszych. Oni się nie dzielą z innymi. Wrzucają wszystko na giełdę i zawyżają jej wartość. To jest jeden z fenomenów tej sytuacji, która automatycznie prowadzi do centralizacji, nacjonalizacji gospodarki. Odrębnie od tej autorytarnej polityki powstaje model polityki medycznej, która zmusza ludzi, by korzystają z kilku możliwości leczenia. To, co stworzył koronawirus i bierz mnie za słowo, za rok wprowadzą prawo o powszechnym szczepieniu. Jeśli się nie zaszczepisz, to nie dadzą ci prawa jazdy, nie pozwolą ci podróżować i prowadzić biznesu. Next year at this time, they will probably say everyone should be vaccinated, right? Yeah. And if you don't get vaccinated, we're not going to give you a driver's license, we won't give you transport, we won't give you business licenses, right? So this is coronavirus. Więc chodzi o to, by wrzucić szczepionki na rynek, zaszczepić ludzi i mieć nad nimi kontrolę. Vaccine everybody and have a control over them. It's not only put a vaccine on the market. The goal is to give it to the ensure. people. So imagine we have 7 billion people. And let's say overall you can make a thousand bucks. Nawet nie wrzucić na rynek. Mamy około 7 miliardów ludzi na świecie i na każdej osobie można zrobić $1000 za szczepionkę na rok. Nawet jeśli rujnujesz gospodarkę, co może kosztować 4 biliony, to i tak zarabiasz. Biorąc pod uwagę 10 lat czegoś takiego, zarobisz 70 bilionów. I o to im chodzi. Ta polityka zdrowotna jest prowadzona przez człowieka o nazwisku Anthony Fauci. To wielki fan farmy i szczepionek. Funkcjonuje od 1986 roku i nikt nie jest w stanie go usunąć. On mówi, że jest wirusologiem i neurologiem, jednak on oszukuje ludzi. Ja znam się na tym i wiem, że on wykorzystuje ludzką ignorancję i niewiedzę. To również się tyczy samego prezydenta USA. Problem is that I actually know the science and what he's doing is he's taking advantage of people's ignorance. That's what's going on, including the president of the United States. Yeah, I'm hearing you. Nie jestem w szoku słuchając Twoich słów, ponieważ oglądałem Twoje wideo i wywiady z Alexem Jonesem na stronie infowars.com i analizowałem to. Czy można obudzić ludzi? W końcu to my jesteśmy winni, głosując na ludzi, którzy przynoszą chaos i niesprawiedliwość. You think you can wake up people? Because we are some way, we are to blame. We voting for the same people who bring our chaos and injustice. Exactly. You nailed it. It's about, look, it's about time people started. Właśnie, całkowita racja. Już czas, by ludzie zaczęli głosować na ludzi, którzy walczą za ludzi, ich bronią i wspierają. Ludzi, którzy chcą naprawdę rozwiązywać problemy. Ja jestem inżynierem, moi rodzice przyjechali z Indii. Nie miałem nic i pracowałem całe życie. Ci politycy nigdy nie pracowali. Co oni robią? To, co robią, jest ich w własnych układach. Niezależnie od tego, czy lewica, czy prawica, to oni ze sobą współpracują. Ten sam rodzaj ludzi, którzy mają w poważaniu ludzi pracy. Oni korzystają z nas jak z niewolników. My, niewolnicy, musimy zrozumieć, że mamy wybór i o to w tym wszystkim chodzi. Oni używają strachu. Po ataku na World Trade Center słyszeliśmy terroryzm, terroryzm, terroryzm. Użyli tego, by wprowadzić państwo policyjne, obserwować wszystkich. Wszyscy powiedzieli, okej, te wszystkie kamery mnie obserwują. Dobra, nie ma problemu. Za chwilkę powiemy, dobra, możesz strzyknąć cokolwiek chcesz we mnie. Za każdym razem, gdy oddajemy swoją wolność, to nie możemy jej odzyskać. To pomaga skonsolidować władzę takim osobom jak Bill Gates i Hillary Clinton, którzy myślą, że są lepsi od nas i my jesteśmy ich niewolnikami. To teraz właściwie się dzieje. You can never get it back.
And what it does, it helps consolidate power to the Bill Gates, the Hillary Clintons, you know, those kinds of people who think they're actually very smart, they know better, and we're all basically their slaves. That's what's fundamentally taking place. Sorry, I would like to hear your comment on what happened in Italy or Spain or in Europe. Chciałbym usłyszeć pana komentarz na temat tego, co się dzieje we Włoszech i Hiszpanii. Wydaje się, że Włochy się rozpadają na kawałki. Yeah, so let's talk about Italy, okay? Właśnie, porozmawiamy o Włoszech. Jeśli spojrzysz na ten kraj 10 lat temu, czy słyszałeś o ruchu pięciu gwiazd w tym kraju? Tak. Ruch pięciu gwiazd był ruchem oddolnym, niezależnym wobec dwóch partii, Berlusconiego i tej drugiej, co było zagrożeniem dla elity rządzącej. Musisz zrozumieć, że we Włoszech jest Watykan. Ten kraj ma jeden z najgorszych systemów zdrowia na świecie. Ludzie z Włoch, którzy współpracowali ze mną na MIT, mówili mi, że nie chciałbym skończyć we włoskim szpitalu. One są okropne i warunki są w nich beznadziejne. Jeśli patrzysz na sytuację we Włoszech, ile zgonów mieliśmy jak do tej pory? Worst healthcare systems. Friends of mine were from Italy that I've worked with at MIT. They said you never want to end up in an Italian hospital, okay? They're horrible. They're like state-run hospitals. It's awful. So, if you look at the situation in Italy, how many deaths have been there right now? Około 4000. 4000. Ile osób zostało zarażonych? 40 000. Right. So that's in that numbers. It's about 10%. And what those 4,000? To około 10%. Kim byli ci ludzie, w jakim wieku? I mean, today I heard. Dzisiaj słyszałem, że normalni starsi ludzie w większości. Most of them. Yeah, most of them are old people, right? Yeah. Most of them. So as you get older, your immune system gets compromised. Gdy już starzejesz, twój system odpornościowy jest zagrożony. Bez znaczenia, w jakim wirusem mamy do czynienia. Przyjrzyj się, ile osób zmarło na grypę rocznie na całym świecie. Oni winią za to koronawirus. Kiedy masz grypę i twój system odpornościowy jest zagrożony, jesteś otwarty na wiele innych wirusów. Nie wiem, czy to wiesz. Kiedy masz grypę, to masz w sobie wiele innych wirusów. Jeśli chcesz rzeczywiście winić dany wirus, musisz zastosować hipotezę Kocha. Now to say that this virus caused this, you have to follow something called Koch's hypothesis, okay? Koch's postulates. And many of this stuff doesn't even follow basic science. I wiele z tych rzeczy nie podąża za podstawową wiedzą. Ktoś mówi, że ten wirus powoduje to i to. To też nie musi być prawda. Rozumiesz, co mówię? To jest korelacja, nie związek przyczynowy. Kiedy starzejesz się, to system odpornościowy staje się słabszy. Jeśli jesz dużo cukru i jedzenia, którego zawiera w dużej ilości, to wtedy w twoim ciele wytwarza się grzyb i neurotoksyny, które również naciskają na odporność. Przez to ciało traci swój balans i reaguje nadmiernie. To są rzeczy, które wiemy na pewno. Zamiast tego stworzyliśmy sytuację i wiemy, że system zdrowia jest zły i wiele z tych szpitali w takich krajach jak Włochy są w opłakanym stanie. Te wszystkie rzeczy są używane, by rozwalić całą gospodarkę i wtedy wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, co to znaczy, jak rozwijać ten problem. So to use these things to shut down whole economies, we have to really figure out what's going on. Jeśli chcesz temu zaradzić, to musimy starsze osoby i z tą osłabioną odpornością odizolować. One powinny być chronione w każdej sytuacji. Jednak zdrowych trzeba zagonić do odbudowy całej gospodarki. Trzeba im powiedzieć, że muszą wzmocnić system odpornościowy i brać witaminy A, D, C i jedząc odpowiednie pokarmy. Nie zamykasz całego świata. To niesłychane. Yeah, absolutely. The thing is now in Poland, one of the, especially on the internet, Polish internet, is a lot of things like moving around because one of the. Absolutnie. Właśnie mamy w Polsce tą dyskusję, ponieważ jeden z lekarzy we Włoszech powiedział, że niewielu ludzi umiera na koronawirusa, tylko poprzez inne wirusy. Coronavirus is just a matter of that the immune system of people, especially older people, is getting weak, and they're not dying of coronavirus, they're dying of any other viruses which are spreading around. Exactly. And this was also the case with AIDS. Remember AIDS? Yeah. They said yeah. AIDS was going to kill everyone. HIV does not cause AIDS. That was a big lie. That Właśnie. To samo było z AIDS. Pamiętasz AIDS? Mówili, że zabije nas wszystkich. HIV nie powoduje AIDS. To duże kłamstwo. To było promowanie przez ludzi jak Gallo i Fauci. Czym jest AIDS? Po polsku zespół nabytego niedoboru odporności. To oznacza, że twój system odpornościowy nie działa. Jak dostajesz AIDS? Wtedy, gdy nadużywasz narkotyków dożylnie. Tu nie chodzi o strzykawki, to było kłamstwem również. Kiedy bierzesz leki immunosupresyjne i kiedy dla przykładu miałeś transfuzję krwi i wziąłeś dwie takie tabletki, to twój system odpornościowy staje się słabszy. Jeśli na przykład ktoś brał azotan amylu, czyli popersy, co wielu gejów robiło to w Stanach Zjednoczonych, by osiągnąć orgazm, to wielu udowodniło, że właśnie te popersy obniżają
efektywność układu odpornościowego. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które robi to samo. Kiedy masz zniszczony system immunologiczny, to pojawia się w tobie wiele wirusów. Czyli myśl, że dany wirus jest sprawcą, czy też odpowiada za daną chorobę, jest nieprawdziwa. Because your immune system's lower and you have all these viruses in you, okay? So the entire concept of this virus kills this person is not true. It's a compromised immune system. It's like you have a wall around your house to protect people from coming in, okay? To wynik zachwianego systemu odporności. To jak mur otaczający twój dom, w którym masz broń i wszyscy boją się do ciebie wejść. Ten mur cię chroni, lecz jednak jeśli pojawią się w nim dziury i zniszczy swój system ochrony i nie masz na sobie tarczy, to wszystko może wejść, kiedy chce. Wtedy możesz przesadzić i zacząć robić krzywdę ludziom, którzy przyszli przez wspomniany mur. Prawie tak samo działa system odpornościowy. To znaczy, że jeśli nie masz odpowiedniej infrastruktury w swoim ciele, twój cały system będzie reagował zbyt pochopnie. Within your body, your immune system will overreact, okay? To jak dom, w którym wszyscy mają paranoję i chcą cię zaatakować. Wtedy może zacząć zabijać nie tych, co potrzeba. Yeah, it's exactly like that. So in the end, doctor, you've been so So the immune Więc kluczem do naprawy jest system immunologiczny. Is the key. And that is two things. One is what you choose to put in your mouth on you, etc. The other thing is the environment you're living in, right? If your environment is dirty water, dirty air, dirty food. Tak naprawdę są ważne dwie rzeczy. Pierwsza to, co wkładasz ze swoich ust w sensie żywności, a druga to twoje otoczenie. Jeśli jest brudna woda, jedzenie, to dlatego, że wybraliśmy złych ludzi do sprawowania władzy. To oni stworzyli brudną wodę, powietrze i jedzenie. Skorumpowani dopuścili do zburzenia budynków, do zanieczyszczenia wody, jak firma Monsanto i inne. To oni do tego dopuścili, a my wciąż na nich głosujemy. Oni nigdy nie powiedzieli prawdy o otyłości, o brudnej wodzie, ponieważ mają to gdzieś. Firmy produkują złą żywność. To te same, które płacą stacjom telewizyjnym ogromne pieniądze, by je reklamowały. Płacą tak samo tym politykom, byśmy ich wybrali. Oni mówią, potrzebujemy szczepionek. Co wtedy robią? Obniżają jakość ochrony zdrowia na całym świecie i naszej odporności. Zamiast poprawić ten stan, to uzależniają nas od szczepień i farmaceutyków. To jest ich cel. Najpierw karmią cię gównem, byś obniżył swoją odporność, a później dają ci kolejne gówno w postaci leków, by ci pomóc. Jednak to się nigdy nie dzieje. To jest ich model działania. Ludzie powinni się do cholery wreszcie obudzić i zacząć używać swojej głowy. Głowy i zdrowego rozsądku. Tak właśnie powstał faszyzm. Poprzez lęk. Poprzez ten lęk, faszyzm i farmę do tego zmierzamy. That's the model. And people need to wake the hell up and realize that they need to start using their brains and their common sense, because fear is how fascism comes. You know, so you have fear, fascism and pharma.